To jest dalej sen? O kurde, ja nie mogę. Wow. No. O, rozdział 5. Tam i z powrotem. Jeo, super. Kolejny rozdział 5. No w końcu, nareszcie. O, dobra. Co, obudziłyśmy się z snu cudownego. Tak, śniło nam się, że gadamy sama ze sobą. No cudowne, normalnie, dobra. Co tam w pamiętniku będzie? Czyś taka ważna i głodna, dobra. I co dalej? Wtorek rano, nie jestem pewna, ale zeszłej nocy miałam chyba coś, co można by było określić jako spirytualne przebudzenie. O. W każdym razie wizytę ze świata. Dobra, a może to był tylko sen, choć założę się, że wcale mi się to nie przyśniło. Przywitaj się z przyszłego Bożego Narodzenia, April. Spojrzenie sobie samej w twarz i przekonanie się, że jest się kompletną suką, to żadna okazja do świętowania. No dobra, może to wcale nie byłam ja, ale to co ona mówiła czasami przychodziło mi do głowy, zwłaszcza ostatnio. A co do Charlie'ego, o właśnie, czy on mnie naprawdę kocha? Mnie? Nie miałam o tym bladego pojęcia. Nie skłamałabym tak mówiąc. Chyba coś podejrzewałam, ale nie chciałam tego... tego do siebie dopuścić. Po prostu nie odwzajemniam jego uczuć. Jest miły i uprzejmy. Chyba po prostu mam skłonności do zakochiwania się w nie... do zakochiwania się w nieodpowiednich facetach. Tak jak wy... O! Nie, wolę nawet o tym nie myśleć. Chyba powinnam zobaczyć się ze starszym banda. Dobra, już super. Podobał się sen, no zarąbisty ten sen. Ja cię kręcę, niezła. Jazda była. To ognisko nie jest zbyt duże, ale dzięki temu jest tu przyjemnie. A tym...
Coraz bardziej mi się ta gra jednak podoba. No. Tak, wiem, że ją kiedyś tam nagrywałam w 2000, nie wiem. Zaczęłam chyba w 19, a teraz jest 2021 rok. Dobra. Więc no. Dobra, dobra. Dobra, wychodzimy stąd chyba. Idziemy rozmawiać z jakimś banda. Gdzie on jest tu? O. Ona się obudziła. April! Oho, wszyscy gdzie są? Poszli gdzie spać? Kruczak się śpi. Znaczy, kruk śpi. Pozdrowienia nowego dnia, April. Dobrze ci się stało w dole duchów? No. Dobrze ci się stało. Jeśli nie liczyć tych głosów i zjaw, ostrych kamieni uwierających w plecy i materaca z jego snego mchu, nie. Niezbyt dobrze. A więc odwiedziły cię duchy? Chyba tak. Kiedy zeszłej nocy mówiłeś, że tak będzie, nie wierzyłam ci. Myślałam, że to tylko jakaś przenośnia. Jak na przykład karaluchy pod poduchy. Nasi przodkowie cały czas są przy nas. Super. Teraz przemawiają do kogoś, kto został wybrany, by spędzić noc w dole duchów. To, że przemówili także do ciebie, April, to wielki zaszczyt. No super. W tym momencie z radością zamieniłabym ten zaszczyt na jedną noc w wygodnym łóżku. Ojejku! Jesteś bardzo zabawny. No. Gdyby wszyscy ludzie byli tak zabawni jak ty, wasze miasta wypełnione byłyby śmiechem. Tak.